Siemanko mordeczki, witam was w programie Browar Test. Tak, jestem w koszulce Legii. Tak, kibicuję Legii. Tak, mam magnesy Legii. A dzisiaj Legia gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów i z tej okazji testuję Bucha. Bucha, Stęczynka, uwolni Bucha. Browar Tęczynek, Przyjazne Państwo 2020. Nie wiem akurat jaka to partia dokładnie, ale chyba tak myślę, że może być nawet z tego roku. Tak czy siak, Browar Tęczynek, akurat kapselek na pewno sobie akurat zostawię, buteleczkę tym bardziej, no bo nie wiadomo, czy Buch zostanie na dłużej, a wiadomo, od kogo jest Buch? Od pana Janusza Palikota. Także, no cóż, starym otwieraczem otwieramy, zaciągamy się, piękne, piękny naprawdę zapach konopny i polewamy, żeby zobaczyć, jak się prezentuje to piwko. Tyle odlałem, żeby nie było, kapsluję, wiecie, meczycho. A tutaj spróbujmy. No właśnie, ile to ma? 5% alkoholu. Jest to raczej piwo goryczkowe. Nie jest niestety napisane, ile jest IBU. Dla mnie jest ta goryczka spoko. Jest bardzo, bardzo wyraźny właśnie zapach konopi. Nie wiem, czy tu jest CBD, ale tu też chodzi o smak. Co nie? Mordeczki. No naprawdę. Smak jest bardzo dobry. Chociaż goryczkowy. Nie każdemu będzie pasować. Oczywiście. Co do składu. No to mamy wodę. Słody jęczmienne. Pale ale. Pale ale malt. Malt. Pilzneński. Chmiele. East Kent Golding. Susz konopny. Chmiel marynka. Czyli mamy marynkę. A to jest bardzo dobry chmiel. Aromat konopi, drożdże S33, susz konopi, zawiera pełne spektrum fitoskładników, w tym kanabinoidy, czyli mamy, tak jest, z tego co tutaj wynika na etykiecie, to mamy piwo jęczmienne z konopiami. To nie jest piwo konopne, no bo czy z samych konopi się robi piwo? No nie wiem, szczerze, napiszcie oczywiście w komentarzach, jak się znacie. Szczególnie proszę o to właśnie mojego ziomeczka, który się zna na piwie i piwo pędzi. A jest nim Bazyl. Tak jest, Bazyl, napisz proszę cię właśnie, czy z samych konopi też się robi piwo. Czuć mocno właśnie te konopie. Słód? No też oczywiście czuć, to jest jasne. To jest słód, to są słody jęczmienne, więc tu nie ma, to nie jest piwo jęczmienno-pszeniczne. Czyli taki niby standard, ale właśnie, ja nie wiem tak naprawdę, jaki ten, to jest typ, jaki gatunek piwa to jest. A zobaczcie w ogóle, nie jest ono takie przejrzyste. Jest bardziej takie trochę mętne. Ale pięknie pachnie, naprawdę. Przedni zapach. Bardzo dobry smak. Pachnie ziółko, naprawdę. A wiecie co? Chmiel to jest bliski kuzyn konopi. I wiecie co? To się kurde naprawdę bardzo dobrze łączy. Brawa dla pana Janusza. Zdrówko. No cóż, powiem wam tylko tyle.
Nie wiem, czy tu przedłużać coś. Są owocowe nuty. Jest to bardzo ziołowe piwo. Bardzo. Czuć naprawdę te konopie. Jakby była po prostu dobra marihuana. Tak jest. Jak dobre ziółko. A przecież dobrze wiecie, że ja CBD testuję na Tomodenie. Także wiecie. No wiem, jak to pachnie. Naprawdę przepiękny zapach. Dobra, nie chcę akurat bluzgać, bo po prostu, no wiecie, utną mi zasięgi. A wiecie co? Tak po prostu, prosto z mostu. To jest przepyszne piwo. Nie wiem, czy jakiemuś tam dałem 6, 6/6, ale to piwo zasługuje na taką ocenę. 6/6. To jest po prostu geniusz browarnictwa. Tak jest. No cóż, wypijmy w takim razie za powodzenie Legii, za pana Janusza Palikota i za browar Tenczynek. Zdrówko! Na serio, daję 6. Trzymajcie się, wielkie pozdro i żółwik!